kibiców przed komputerami. Konferencja prasowa pomeczowa, jak doskonale wiemy, wynik remisowy 1-1. Dla jednych to 12 remis, dla niektórych, dla drugich pierwszy w tym sezonie. Proszę o komentarz obu trenerów. Jako pierwszy pan Andrzej Szymański, trener Obszerów. Proszę, panie trenerze. No, był to dla nas bardzo ciężki mecz, dlatego że przyjechaliśmy do zespołu, który no, uważam, że gra jedną z lepszych piłek w tej lidze. Przynajmniej jak do tej pory z zespołu, który ja widziałem. Tym bardziej ten remis jest cenny. Dla nas najważniejsze było to, żeby podnieść się po samotnej porażce u siebie z Karpatami. Mimo tak wysokiej porażki byliśmy w stanie dzisiaj nawiązać walkę. Ten mecz mógł kończyć się różnie. Strzeliliśmy pierwszą bramkę, mieliśmy szansę na drugą. Tomasowia w drugiej połowie nas przycisnęła, miała też szansę, żeby przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Także remis ten traktuje w kategoriach no, zdobytego punktu niestraconego, bo tak jak powiedziałem wcześniej, Tomasowia nas przycisnęła i ten wynik mógł być różny. Ja chciałem tutaj zwrócić uwagę jeszcze na to, że mój zespół bardzo, bardzo walczył. I to jest dla mnie wyróżniające, bo widać, że ci chłopcy chcą się utrzymać w lidze, chcą zdobywać punkty i to jest dla mnie jako trenera najważniejsze. Gratuluję Tomasowi, zespołu, gratuluję trenera, bo naprawdę widać, że jest to zespół bardzo pomagany, zespół, który w niedługim czasie pewnie będzie tutaj w tej lidze rozdawał karty. Dziękuję bardzo, nie sposób się nie zgodzić, że dla kibiców to też chyba była dobra gratka, bo ten wynik wisiał na włosku w jedną i drugą stronę do ostatniej sekundy, można powiedzieć, bo obie drużyny w doliczonym czasie miały tak zwane setki. Panie trenerze, pana opinia po dzisiejszym meczu? Duże emocje w tym spotkaniu. Tradycyjnie u nas walka do ostatniej minuty, akcja za akcją w pewnym momencie. Wiadomo było, że my koniecznie chcieliśmy w końcu przełamać tą pasę swojego boiska, bo łapiemy czwarty remis z rzędu. Ale jakoś brakuje nam skuteczności, natomiast błędy takie dosyć indywidualne, powiedziałbym, szczególnie przy bramce, decydują o tym, że musimy gonić wynik. Po objęciu przez Andrzeja Przewoz to jest inny zespół niż na początku ligi. Bo wiem, że mimo porażki, którą odnieśli z Karpatami, że wydawało się, że to oni są w strasznym dołku, ale w tamtym meczu najgorszy to był wynik dla nich, więc spodziewałem się ciężkiego spotkania, uczulałem swoich zawodników przed kontrami przeciwników, znając szczególnie, że dobrze grają prawą stroną. No i jedna z tych akcji po naszej głupiej stracie zakończyła się strzeleniem bramki. Myśmy w pierwszej połowie grali za mało, zdecydowanie za długo prowadziliśmy piłkę, natomiast w drugiej przyspieszyliśmy zdecydowanie wiele, dlatego tę sytuację zaczęliśmy stwarzać. Bardzo dobrze, że bronił jednak Mateusz Karnas. Myśmy te strzały dawali takie no, niezbyt zdecydowane. No emocji było dużo. Ja zawsze powtarzam, cały czas ta nasza młodzież się uczy, szczególnie gry w ataku pozycyjnym, który jest bardzo trudną rzeczą. I grając tak walecznym zespołem jak Przewoz dzisiaj, bo trzeba przyznać, że chłopaki dali z siebie wszystko, mimo tego, że troszkę im pewne zdrowia brakowało w końcówce i myśmy już ten przycisnęli na maksa, no to potrafili się wybronić i mogę tylko im pogratulować tego remisu. Bo ciężko na niego zapracowali, natomiast no, my musimy znowu wyciągać wnioski, musimy być bardziej skuteczni. Znowu brakło strzału z dystansu, chcieliśmy wjechać do bramki. Troszkę brakowało tam zdecydowania w polu karnym. I dlatego tylko remis i to fatum jakby nie przełamania swojego boiska dalej istnieje. Natomiast no, jedno co cieszy, że myślę, że dostarczamy sporo emocji kibicom i nikt z nich nie może powiedzieć, że myśmy nie chcieli, że żeśmy się nie angażowali, bo walczymy do końca, wytrzymujemy to, jeżeli chodzi o zdrowie.
dzisiaj znowu debiutuje Koliacz, następny młodszy junior, 17-latek. Sięgamy po nich dosyć odważnie. Ja myślę, że to będzie procentować w przyszłości. No jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że no spadek raczej nam nie grozi. Awans, chyba jakbyśmy zamiast dwóch remisów wygrali, to jeszcze mógłby nam grozić, ale to nie było jakby celem. To była kompletna sensacja w tym układzie personalnym. Widać było dzisiaj brak Marcina Żurawskiego, który nam ciągnie grę po prawej stronie, który wisiał za kartki. I powiedzmy, no, z racji tej, że no, nie grzeszę wieloma obrońcami, musiałem postawić pomocnika Płonia na boku, ale zdał egzamin. Było dużo fajnych akcji, mówię, tylko brakło nam troszkę wykończenia zdecydowania w polu karnym. Ale z drugiej strony gra się tak, jak przeciwnik pozwala. No, za dużo nam, szczególnie tam już powiedzmy w tej zawieszonej strefie obronnej nie pozwolił, grali zdecydowanie, wybijali piłki. Myśmy nieraz chyba zbyt koronkowo chcieli coś tam zrobić, a w pewnych momentach, gdy dwóch znalazło się przed pustą bramką, to nie wiedział, który ma strzelić i w końcu żaden nie strzelił. Także no, tak to bywa. No, nie chcieliśmy wygrać, tośmy zremisowali, chociaż w końcówce, no, tam gdyby nie super interwencja bramkarza, to też mogło być gorąco. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania proszę. Do trenera Tomasa i panie trenerze, w drugiej połowie wyszedł po kontuzji Igor Paski. Było widać różnicę, ile znaczy dla tej drużyny. Ale oczywista sprawa. No, to jest zawodnik, który razem z Norbertem ciągnie grę tego zespołu. No, 3 tygodnie temu miał operację kolana i teraz po prostu wyleczony błyskawicznie. Zdolny już do gry. Nie wyszedł od początku, bo troszkę chcę go oszczędzać, bo żeby to tam, nie daj Boże, coś się nie wydarzyło. Ale jest w porządku i myślę, że już pomoże zespół w pełnym wymiarze w następnym spotkaniu. Ja mam jeszcze pytanie, może nie związane z tym meczem, ale jak wiadomo, dwóch piłkarzy zostało powołanych do kadry reprezentacji polskiej. Jak to w klubie przyjęto? No, myślę, że to jest duży zaszczyt dla naszego klubu, że dwóch młodych chłopaków, 16-latków, Orzechowski i Misztal, jadą na jutro na zgrupowanie reprezentacji Polski. Dzisiaj byli na ławce, ale po prostu ze względu na ten wyjazd nie chcieliśmy ryzykować. Chcieliśmy, żeby byli w pełni gotowi i powalczyć tam i pokazać się z jak najlepszej strony. No, dla tak małego klubu jak nasz, jeżeli uda im się załapać już potem do ścisłej, powiedzmy, kadry, no to na pewno jest to duży sukces. Cieszy mnie, że zostali dostrzeżeni u nas w Tomasowi. Prawdą jest również to, że rzadko 16-latkowie grają w pierwszych składach trzecioligowego zespołu. Myślę, że to nie tylko to, że grają, ale grają nieźle. Dobrze zagrali w kadrze województwa i zasłużyli sobie na to powołanie. Mam nadzieję, że się pokażą z dobrej strony i nie przyniosą wstydu naszemu klubowi. A my no, tylko możemy się cieszyć, że mimo tego, że się dużo krzyczało, że ta praca u nas z młodzieżą troszkę tam kuleje, ale się okazuje, że wprowadzając po kolei tych młodych chłopaków, dają sobie radę na boiska trzeciej ligi. Niewątpliwie jest to dużą zasługą trenera Pęciuka, którego większość zawodników tych młodych 16-17-lat spod jego ręki wyszła. Myśmy ich troszkę oszlifowali w trzeciej lidze, pozwoliliśmy im grać. No, zrobili postępy i dzięki temu taki awans. Do trenera gości. Panie trenerze, nie miał pan udanego debiutu, byłem od porażka z Alią w pierwszym meczu, ale w kolejnych meczach już zdecydowanie lepiej, chociaż u siebie te ponosiliście nadal takowe porażki, ale widać, że gra na wyjeździe wam służy. No, po wynikach można tak powiedzieć, natomiast cóż mogę zrobić w debiucie? Tak naprawdę bez treningu przyjechałem na mecz, nie znając w ogóle zawodników. I powiem szczerze, no, przegraliśmy z Arią, ale to była taka porażka pechowa, bo straciliśmy po ostatnim fragmencie gry bramkę wcześniej, mając 3 sytuacje 100%. No jest sytuacja tego typu, że nie możemy u siebie się przełamać, ale ja myślę, że takie właśnie mecze jak dzisiejsze wpływają na morale zespołu.
zespołu bardzo pozytywnie i liczę na to, że w kolejnych meczach będzie lepiej. Ja bym tylko jeszcze odnosząc się tutaj do tych młodzieżowców powołanych do kadry Polski, pewnie gdyby trener Podmorski nie wprowadził tych chłopaków do trzeciej ligi, nikt by pewnie o nich nie słyszał, bo z takiego klubu jak Tomasowia z juniorów nikt do kadry Polski bezpośrednio nie bierze. Stąd widać, że trzeba stawiać na młodzież i ta młodzież wtedy się może wybić. Ja też w zeszłym tygodniu wpuściłem chłopaka z tego samego rocznika i też zaprezentował się nieźle, chociaż ma jeszcze braki kondycyjne i liczę na to, że właśnie w następnych meczach, jak dostanie szansę gry, pokaże się z dobrej strony i przynajmniej Przemorski będzie miał z tego chłopaka dużą pociechę, nazywa się Patryk Duży. Więc mam nadzieję, że podobnie jak tutaj zawodnicy Tomasowi też gdzieś tam wyżej będzie mu dane grać. Także, no a wracając do pytania, mam nadzieję, że w kolejnych meczach u siebie już zagramy lepiej, zdecydowanie lepiej, bez jakichś błędów indywidualnych i w końcu odniesiemy zwycięstwo, które nam jest tak bardzo potrzebne. Dziękuję bardzo.